Witam Was, moi drodzy. Dzisiaj będzie taki filmik na temat takiego gadżetu magnetyzer, demagnetyzer, dzięki któremu sobie namagnesujemy albo jakiś śrubokręcik, żeby śrubki łapać. Możemy też nożyczki namagnesować, pensetę. Chociaż pensety bym nie magnesował, bo zawsze mnie denerwowało to, jak się przyklejało coś do końcówki tutaj. Ale pokażę Wam, jak to działa. Kupiłem to będąc przy okazji w GoTroniku i sprawdzimy, jak to działa w ogóle. Przede wszystkim nigdy takiego urządzenia nie miałem. Widziałem sobie wcześniej, oglądałem filmiki, są jeszcze takie magnetyzery, demagnetyzery innych firm, które oferują dodatkowo jeszcze świetny taki gadżet w postaci opaski, do której możemy sobie przykleić jakieś gwoździe, śrubeczki i tak dalej. To jest bardzo fajne. Niestety tutaj w tej wersji, co kupowałem w GoTroniku, sam magnetyzer jest bez żadnej opaski, no ale sprawdzimy, jak on działa. Także pokażę Wam, jakiej to jest firma, jak się nazywa? Velleman. Coś takiego. Jedynie co po polsku mamy, to magnetyzer, demagnetyzer. Z drugiej strony jakieś takie obrazeczki pokazujące, że możemy to użyć do śrubek, do wkręcania, do elektroniki. Tutaj jest zdjęcie, że magnesujemy i demagnesujemy. Made in Perce. Fabrykado na China. Wyprodukowano w Chinach. Jak 99% rzeczy. Okej. Okay. To sobie i tak wyrzucimy, to nam niepotrzebne. Sam magnetyzer jest zamknięty w plastikowej obudowie, która jest zrobiona, powiedzmy sobie to szczerze, nie wygląda to na super jakąś jakość. Widać, że to jest robione na wtryskiwarce, te pudełeczka, do których są zamykane magnesy, obrócone pewnie biegunem, bo jest plus i minus tutaj. Zobaczcie sobie. Na górze jest magnesowanie, tu jest rozmagnesowanie. Jak widzicie tutaj, staram się Wam to pokazać. Nawet jakbym chciał, to bym to otworzył, ale na razie tego nie będę otwierał, na razie sprawdzimy, jak to działa. Ja tutaj mam gdzieś jakąś śrubeczkę. Na przykładzie tej śrubki pokażę, czy to działa. Śrubka jest. Zobaczmy sobie, czy przyciągnie nam gdzieś tutaj. Tak, przyciągnęło nam. Tu jest magnes. W zasadzie już namagnesowałem śrubkę. No ale dobra. Magnesowanie przedmiotu. Troszeczkę tak porobię. No, dosyć mocno przyciąga. Powiem Wam, że tak teraz tutaj tylko trzymam dwoma palcami w postaci takiej, że śrubokręt mi opada, nie? To popatrzcie, jak złapię śrubką. No to faktycznie namagnesowany jest. Teraz rozmagnesuję ten śrubokręt. Zobaczymy. Działa. Spoko. Nie, fajny wajer. Naprawdę. Widzicie, już mi śrubeczki nie przyciąga. Pomimo tego, że ta śrubka była i tak przyczepiona do tego magnesu. Tu działa jeszcze. Ale tu mi rozmagnesowało. Musiałem cały ułożyć do końca. Gdzie jest rozmagnesowanie? Tutaj, widzicie? Coś takiego zrobię. Teraz cały rozmagnesowałem. Zobaczę, czy będzie gdzieś mi w jakimś miejscu łapało. Nie łapie. No, trochę łapie. No, łapie mnie, widzicie?
Być może tylko na dole. Trzeba go jakoś poobracać. No dobra, teraz zrobiłem wszystko na dole, nie naciskałem tam na górę. Nie, no coś się porąbało chyba. Dlaczego mi to przyciąga? Dobra, namagnesuję go jeszcze raz. No teraz mi przyciąga, no to czuję. I teraz go rozmagnesuję. W ogóle tutaj. Aha. Tutaj jak położę śrubokręt, to mi czuję, że go przyciąga na dół. A jak zrobię tą stroną, też. Dobra. Nie kumam tego. Teraz się pogubiłem, powiem wam szczerze. No przyciąga mi. Czyżby śrubka się namagnesowała? Nie. Aż podnosi mi ten. Drugi śrubokręt. Patrzcie w ogóle na to. No jeszcze raz wam pokażę. Demagnetizę. Tutaj mi przyciąga śrubokręt. Na dole, jak położę, przyciąga mi, na górze też. Dobra, zrobię coś takiego w ogóle. Na górze przyciąga mi śrubokręt w dół, tu maksymalnie. Postaram się na górze tutaj, gdzie jest magnetyzę, tylko go ruszać. Zobaczę teraz śrubkę. Przyciąga mi, dobra. Jeszcze raz. Może to trzeba jakoś mocno, tak nie wiem, z tym ruszać. No dobra, teraz mi nie przyciąga. Chociaż. No nie łapie mi jej. Ale minimalnie, minimalnie, jakbym tak powolutku, to by się przyciągło. Co mogę powiedzieć? Sami widzicie, jak to działa. Może trzeba bardzo szybko. No, teraz się namagnesowało. Trochę do bani to działa. Powiem wam szczerze. Chyba nie warte zakupu. Jeszcze raz, może trzeba jakoś naokoło. Nie wiem, jaka technika jest rozmagnesowania. Teraz naokoło robiłem. Też przyciąga. Dobra, ja już to podsumuję. Bajer. Ten bajer akurat jest. Nie jest wart kasy. No nie opłaca się wydawać pieniądze na to. Widzicie, jak to działa. I tak przyciąga. Jak, pomimo tego, że. Nawet jakbym tutaj chciał na dole tak tylko porobić, o, to też mi przyciągnie śrubkę. A nie powinno. Przynajmniej tak myślę, że taka zasada działania jest tego. Dobra, nie będę przedłużał filmiku, 8-10 minut maksymalnie. Jeszcze raz, może jeszcze jakieś techniki trzeba specjalne tutaj używać. O, to działa. Widzicie, góra, dół. Góra, dół. Może trzeba jakąś specjalną technikę obrać do rozmagnesowania. Czyli coś takiego. Nie naokoło, tylko góra, dół, góra, dół, góra, dół. O, znowu namagnesowało. Nie, zdawało mi się, że odkryłem jakąś technikę, która by pozwoliła. No bo poczekajcie, no postaram się to jakoś rozkminić. Może jak umieszczę tylko. Dobra, zrobimy inaczej. Każdy wali śrubokrętem po ściankach, tak? A ja teraz zrobię coś takiego. Włożę po środku ten śrubokręt, nie dotykając ścianek. Przeciągnę go, wyjmę i zobaczymy, czy śrubka się przyciągnie. Przyciągnęła się. O kurde! To jest dopiero. Dobra, teraz tylko na samym dole. Czy się przyciągnie?
Przyciąga się. Teraz tylko po prawej stronie ścianki. Po prawej stronie ścianki. Przyciąga. Słabo, ale przyciąga. No. No dobra, to teraz naokoło. Przeciwną stronę zegara. Przyciąga. W stronę zegara. Demagnetyzer oczywiście cały czas jest. O, coś. No też przyciągnie. Ale mało. Dobra, namagnesujemy. Magnesowanie na szczęście działa. Chociaż jedna zaleta tego urządzenia jest to, że magnesuje nam. Fajnie. Okej, dobra. Teraz w stronę zegara. Demagnesowanie. Też przyciąga. Nie, to jest tylko. To ma jedną zasadę dobrą działania. Magnetyzowanie jest okej. Demagnetyzowanie. Jak na mnie lipa. I to by było na tyle. Pozdrawiam, trzymajcie się.